Lista top 10 najwyżej ocenianych przez Was dowcipów w grudniu 2023 roku. Numer 10. Wesoła noc to nie cicha. Trójkąty i kwadraty nie odpodsiadło. 31 lajków. Numer 9. Dowcip, z którego śmiejesz się tylko ty. 33 lajki. Dwóch facetów wpada na siebie w centrum handlowym. Och, przepraszam pana. Nie, nie, to ja przepraszam. Zagapiłem się, bo wie pan, szukam tu mojej żony. Ach, tak, ja też szukam swojej żony. A jak pańska żona wygląda? Wysoka, włosy płomienny kasztan, ścięte na okrągło z końcówkami podwiniętymi do twarzy. Doskonałe nogi, jędrne pośladki, duży biust. Była w spódniczce mini i bluzeczce z pięknym dekoltem. A pańska? Nieważne, szukajmy pańskiej. Numer 8. Takie rzeczy w taksówce. 43 lajki. Naga kobieta wsiada do taksówki i prosi o zawiezienie na plażę nudystów. Taksówkarz w drodze co chwilę zerka w lusterko i spogląda na pasażerkę. Wreszcie ona ma dość i pyta: Nigdy nie widziałeś gołej baby? Widziałem, ale jestem ciekaw, skąd wyciągniesz forsę, żeby mi zapłacić. Numer 7. Jasiu, znowu, masz bana. 49 lajki. <gry> Numer 6. Taka sytuacja. 54 lajki. Syn, pyta się mamy o. Mamo, jak poznałaś tatę? Dzięki nowoczesnej technologii. Odpowiada mama. A, przez internet. Nie, synu. Przez testy DNA. Numer 5. Jasiu na wesoło. Kolejny śmieszny, anegdotyczny dowcip. 55 lajków. Jasiu stoi przed salą i wykrzykuje. To nielogiczne i niesprawiedliwe. Podchodzi do niego dyrektor i pyta. Jasiu, co jest niesprawiedliwe i nielogiczne? Bo ja puściłem bąka i musiałem wyjść z sali, a oni siedzą w tym smrodzie. Numer cztery. Taki jesteś kozak? Sześćdziesiąt lajków. Nauczysz mnie robić to, czego nie wolno? A ile masz lat? Czternaście. Wyciągaj zeszyt i długopis. Będziemy dzielić przez zero. Przechodzimy do top trzy, numer trzy. Pojechała. Wredne to takie. Osiemdziesiąt trzy lajki. Małżeństwo pokłóciło się i idą spać. Mąż mówi do żony. Dobranoc, matko ośmiu wrzeszczących bachorów. Dobranoc, ojcze jednego z nich. Numer dwa. Apsik, sto lat, w kamieniołomach. 90 lajków. No i numer jeden w zestawieniu całkowita deklasacja poprzednich dowcipów. Dłuższy żarcik o Polaku, Niemcu i Rusku. 252 lajki. Diabeł złapał Polaka, Rosjanina i Niemca. Mówi do nich, wypuszczę was dopiero za rok, ale musicie spełnić warunek. Dam wam po psie i musicie przez ten rok nauczyć go jakiejś sztuczki. Musicie również wiedzieć, że każdy z was dostanie jedzenie tylko DLA jednej osoby, albo pies będzie jadł, albo ty. Przychodzi diabeł po roku, wchodzi do Niemca, patrzy Niemiec chudy jak sztacheta, pies gruby jak beka. No Niemiec coś nauczył tego psa? Niemiec mówi osłabionym głosem: "Ciat Pies siadł. Okej, okay, jesteś wolny, wchodzą do Rosjanina, patrzą Rosjanin chudy jak sztacheta, pies gruby jak beka. Dobra, a ty czego nauczyłeś psa? Rosjanin mówi osłabionym głosem do psa: Erzeć. pies się położył. Okej, okay, ruski, jesteś wolny, wchodzą do Polaka. Patrzą. Polak gruby jak beka, a pies chudy jak sztacheta. Ty to sobie jeszcze rok posiedzisz. Zaraz, zaraz. Polak usiadł sobie wygodnie na kanapie, wziął w dłoń pęto kiełbasy i zaczyna jeść pies patrzy na niego i mówi: "Aniuś, daj gryza."